Podróż z klimatem i z pasją zaczynamy na Śląsku Cieszyńskim. Odwiedzamy pracownię Beaty Bojdy. Można powiedzieć, że jest ona łącznikiem między staropolskimi tradycjami a współczesnością. Folklor w jej wydaniu etno dociera nie tylko do serc, ale także do wielu pokoleń i mieszkańców różnych stron świata. Artystka w swojej wizji poprzez kostiumy, stylizację i makijaż przekazuje nam rękodzieło i elementy ludowości jako sztukę użytkową. To swoista ambasadorka polskiej sztuki ludowej. Twoja twórczość jest znana na świecie. Wkrótce będzie można ją podziwiać także na targach Expo w Dubaju, ale przebija z tej twórczości miłość do Śląska. Tak, urodziłam się w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim i jak to mówi się u nas, jestem Stella. Od dziecka stykałam się z tymi takimi drobnymi elementami, które tworzą tą ludowość na Śląsku Cieszyńskim i spajają ludzi ze sobą. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, moja mama miała koronkowe, koniakowskie zasłony, firanki i my takie malutkie, bo ja mam dwie siostry, z tymi firankami, na sankach, bo przed świętami Bożego Narodzenia trzeba je było oczywiście wyprać, wykrochmalić do pani Polińskiej, już nieżyjącej, która naciągała te firanki, żeby one na święta wisiały takie piękne, równiuteńkie w śląskim, cieszyńskim domu. I tą miłość do Śląska w twojej twórczości widać. Jak ją wykorzystałaś? Między innymi w koronach. Między innymi w koronach, ale nie tylko. Korony to w zasadzie jest początek mojej drogi jako projektanta. Byłam wtedy na studiach i pomyślałam sobie, że korony, wykorzystanie krepinowych kwiatów to jest cudowny pomysł na stworzenie takiej bogatej stylizacji, która nie kosztuje dużo. I w ogóle tak też to biwukarstwo było wykorzystywane w tamtych czasach. I tak narodził się projekt Etno, czyli połączenie moich dotychczasowych umiejętności, czyli mojej pracy jako makijażystki, prawie 25 lat pracuję jako makijażystka, mojej pracy jako stylistki i mojej pracy jako projektantki ubioru, kostiumografa, bo wszystkie te elementy tworzą tą taką eklektyczną, ten eklektyczny portret. Etno miało wystawę w różnych miejscach w Polsce, w Europie. W tej chwili przygotowuje się do wyjazdu do Dubaju, więc Etno pokaże również w Dubaju i to już nie będzie tylko portret, czyli te kostiumy będą rozbudowane, więc bardzo się z tego cieszę, że to tak się podoba. Opowiedz właśnie, co przygotowałyście razem z koronczarkami z Koniakowa do Dubaju? Do Dubaju przygotowałam dwie kolekcje. Pierwsza kolekcja, która nazywa się Flowers of Koniaków, to jest oczywiście kolekcja w 100% wykonana z koronki koniakowskiej. Dla mnie to w ogóle było jako projektanta takie przedsięwzięcie bardzo trudne, bo koronczarki nie są krawcowymi, więc najpierw trzeba było narysować to, potem zrobić wykroje, później zrobić szablony, uprościć te szablony, uszyć sukienki bawełniane i koronczarka dostawała taki komplet. Sukienkę, rysunek i komplet poszczególnych elementów, które miały stworzyć tą sukienkę, no ale jakoś się udało. To jest ta pierwsza kolekcja. Oczywiście dziękuję bardzo Lucynie Ligockiej-Kochut za zaproszenie do współpracy, ale jadę również właśnie z moim projektem Etno, czyli te wielkie korony pojadą ze mną, no i suknie takie, powiedziałabym, o couture nawet, bo one są przerysowane z pięknych tkanin, które są zaprojektowane dla mnie, więc takie unikatowe bardzo to będzie. Muszę powiedzieć, że obok twoich kolekcji nie można przejść obojętnie, więc w Dubaju na pewno będzie to hit, ale powiedz, jak ludzie tutaj w Polsce, szczególnie też na Śląsku, reagują na twoje kolekcje, bo myślę, że z wielkim wzruszeniem. Tak, no bardzo dużo mam zamówień od artystów. To jest wiadomo, to jest ta jakby druga część mojej pracy, bo też projektuję kostiumy teatralne i elementy kostiumów teatralnych, czy same korony, czy same elementy z kwiatów. No nie ukrywam, że tych zamówień jest tak dużo, że pomagają mi zaprzyjaźnione bibułkarki. Słyszysz często, że nadajesz temu folklorowi inną twarz, że łączysz właściwie pokolenia, przeszłość z teraźniejszością i patrzysz na ten folklor w zupełnie inny sposób.
To jest i zaleta, i to jest i pochwała tego, co robię, ale też bywa, że jest to dla niektórych takich bardzo mocno tradycyjnych osób, mówię tutaj na przykład o żywiecczyźnie, wada, że po prostu, czy nawet jeżeli chodzi o moje maski koronkowe, które zrobiłam w ramach stypendium pana ministra kultury i sztuki, które dostałam w ubiegłym roku, to te maski wzbudziły bardzo wiele kontrowersji, bardzo. Wydaje mi się, że mój kontakt z młodym pokoleniem jest fajny i wydaje mi się, że ta sztuka ludowa przestaje być dla tego pokolenia taka zamknięta, taka bardzo ludowa, że ona jest w taki sposób, jak ja ją pokazuję, że ona jest nowoczesna i im to się chyba bardziej podoba, czyli chcą takie materiały, bo one nie są typowo ludowe, tylko są na przykład ptaszki tam gdzieś są umieszczone, czy no nie wiem, usta, czy oczy wycięte ze zdjęć z moich projektów, więc myślę, że łączę pokolenia rzeczywiście w tych moich projektach i podoba się to zarówno starszym, jak i młodszym. Marysiu, pięknie wyglądasz. Mam nadzieję, że tkanina i fazon podoba ci się. To jest właśnie to, co powstało do Dubaju. Oczywiście to jest taki trochę uproszczony krój, natomiast tkanina ta sama. Także słuchaj, zaraz zrobię królową, taką etnokrólową, więc zacznę sobie od kołnierza. Ale królowa musi mieć korale, etnokrólowa. Jest bogata, czyli dużo, dużo, dużo wszystkiego. Więc tutaj masz takie góralskie korale. Takie jak noszą nasze tutaj dziewczyny, które mieszkają nieopodal. Moje etno kobiety często mają właśnie czerwone usta, jak te korale, które są na szyi. Zaraz namalujemy, bo każda śląska dziewczyna to zdrowa dziewczyna, a jak zdrowa, to rumiana. Maria Korona. Korona do twojej sukni pasująca. Dobra, jeszcze to ci tu poprawię trochę, żeby wszystko było równiutkie. Powiem tobie, że czuję się wspaniale. No, mam nadzieję, bo wyglądasz wspaniale, więc... Gdy pada śnieg, to znak, że święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. W grudniu przybywa gości w wioskach Mikołaja czy Elfów, które powstają między innymi na polskich wsiach, przykładowo we wsi Pomigacze na Podlasiu czy w Bałtowie w województwie świętokrzyskim. W końcu trudno oprzeć się pokusie przeniesienia się do świata spełnionych marzeń, gdzie przy dzwonkach świątecznych reniferów można spotkać się z najsympatyczniejszym brodaczem na świecie. Podejrzeć, jak wesoło uwijają się z przygotowywaniem prezentów elfy, a także miło spędzić czas, a przy tym upiec pierniczki. A do ich przygotowania niezbędnych jest wiele składników, w tym miód. Dawniej bez miodu podczas świąt Bożego Narodzenia nie można było się obyć. Obecność złotego nektaru na wigilijnym stole sięga korzeniami kultury starosłowiańskiej. Był nieodzownym elementem wigilijnych potraw, podobnie jak mak, kasza, grzyby czy orzechy. Składniki te miały znaczenie magiczne, bo i czas Wigilii był czasem wyjątkowym, w którym świat widzialny stykał się ze zaświatami, a dusze dawnych krewnych wracały do swych bliskich. Wieczerze przygotowywano zarówno dla żyjących, jak i dla przodków. Miodów na polskich świątecznych stołach nigdy nie mogło zabraknąć. Tak, od wieków on towarzyszył świętom. Pojawiał się na stołach świątecznych zarówno w czystej postaci, czyli miodu, jak również składników chociażby do kuti czy do pierników, bądź słodzenia napojów, głównie z suszu na świątecznych stołach. Bardzo dobrze ta tradycja przetrwała do dzisiaj, ponieważ miód jest symbolem obfitości i zdrowia.
Pojawiające się na stole wigilijnym potrawy niosły ze sobą przesłanie. Mak, znany ze swych usypiających właściwości, symbolizował kontakt z zaświatami. Grzyby i orzechy pochodzące z lasu miały zapewnić przychylność natury. Miód w świątecznej kuchni symbolizował obfitość, pomyślność, ale także ochronę przed złem. Na polskie stoły trafiały różne miody, w zależności od regionu. W województwie podlaskim wykorzystywano m.in. miód z Sejneńszczyzny, który od 2012 roku posiada unijny certyfikat chroniona nazwa pochodzenia. Wytwarzany jest z nektaru kwiatów wielu roślin dzikorosnących w ich naturalnych ekosystemach łąkowych, torfowiskowych, zaroślowych i leśnych. Udział nektaru pochodzącego z upraw rolniczych monokulturowych jest niewielki. Różnorodność alkaloidów, glikozydów, barwników, olejków eterycznych i innych związków zawartych w nektarze nadają miodowi charakterystyczne właściwości. Swoistą żółtą barwę o różnych odcieniach, silny aromat oraz wyrazisty smak z nutą goryczki. Pozyskiwany jest na obszarze 4 gmin powiatu sejneńskiego: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk i 5 gmin powiatu suwalskiego: Suwałki, Wiżajny, Szypliszki, Jeleniewo, Rudka Tartak oraz 12 gmin regionu Łoździeje na Litwie. Historia pszczelarstwa na ziemiach sejneńskich sięga czasów, kiedy tereny te zamieszkiwały plemiona jaćwingów. Tradycje pochodzenia miodu i jego znaczenie jako produktu odżywczego, smakowego, a nawet leczniczego znane są od wieków. Rozwój pszczelarstwa, dawniej bartnictwa, datuje się na okres nagminnego wycinania lasów, puszczy starodrzewia, gdzie w dziuplach znajdowały się pszczoły. Przy wycinkach takich drzew barcie zabierano do domów, bliżej osiedla. Bartnictwem trudniła się ludność leśnych i puszczeńskich osad, które pojawiły się w końcu średniowiecza na obszarach obecnej ziemi sejneńskiej. Region obecnej Sejneńszczyzny to pogranicze polsko-litewskie, na którym lasy ciągną się od Puszczy Augustowskiej wzdłuż granicy. To pozostałości z całkowitego zalesienia tych terenów, a tutejsze pola to teren wykarczowania lasów, przystosowane do zamieszkania ludności. W okresie rozwoju osadnictwa i postępującego bartnictwa zachodziła potrzeba zakładania organizacji pszczelarskich. Pierwsze zapiski o organizacji pszczelarskiej z regionu Sejn według Encyklopedii Pszczelarskiej pojawiają się już w XIX wieku. Znany historyk Romuald Żukowski w archiwum w Moskwie znalazł zapis na temat powstania w 1873 roku organizacji pszczelarskiej na ziemi sejneńskiej. Tradycje pszczelarstwa w tym regionie mają więc ponad 130 lat. Opuszczamy Podlasie, ruszamy do województwa lubuskiego, a konkretnie do Budachowa, do nietypowego gospodarstwa Kamili i Bogdana Kasperskich. By do niego dotrzeć, trzeba przemierzyć bezkresne lasy, położone w jednej z najrzadziej zaludnionych gmin w Polsce. Gospodarstwo objęte jest certyfikatem ekologicznym. Składają się na nie 2 pola, łąka i ogród z sadem przydomowym. Sąsiaduje ono i jest częściowo położone na obszarze Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie. W przydomowym ogrodzie i na polach Kasperscy uprawiają zdrowe jedzenie. Tworzą własne rozwiązania, szczególnie w zakresie uprawy na słabej ziemi. Stosują techniki oparte na bioróżnorodności i elementach permakultury. Jesteśmy w magicznym miejscu, wyglądającym nieco kosmicznie. Powiedzmy, co to jest za miejsce? To jest kopuła sferyczna, dzięki której możemy uprawiać i wczesną wiosną, kiedy na ogródku jest jeszcze zimno, tu jest dużo cieplej, i tak naprawdę potem jeszcze późną jesienią. Także wykorzystujemy ten czas, kiedy jest jeszcze zimno, albo już za chwilę będzie zimniej, możemy tutaj przedłużać wegetację roślin. Bardzo często są to sadzonki, które później właśnie sadzimy w ogrodzie. A jak reagują ludzie, jak widzą to miejsce? No pytają się przede wszystkim, co to jest, bo to jednak jest konstrukcja trochę kosmiczna, jeszcze rzadko spotykana. Można tutaj przyjść, wypić kawę i patrzeć na gwiazdy. Dokładnie tak. Fajne jest to, że na dworze jest chłodno,
przez chwileczkę słońca tutaj temperatura się bardzo zmienia, szybciutko robi się ciepło, szybko się nagrzewa, więc jesteśmy jakby w pomieszczeniu, ale ciągle w ogrodzie. Taka kopuła przydaje Wam się przez cały rok, bo Wy cały czas pracujecie i też dbacie o to, żeby nic u Was się nie zmarnowało w ogrodzie. Tak, no po to uprawiamy ogród, żeby tak naprawdę jak najwięcej rzeczy wykorzystać przez cały rok, więc staramy się przetwarzać warzywa, owoce, zioła, kwiaty na różne sposoby, no tak, żeby móc z tego korzystać przez cały czas i nie kupować tego w sklepie. Wiadomo, że swoje przetwory są po prostu najzdrowsze i najsmaczniejsze. A co tutaj mamy? Bo proszę Państwa, no to wygląda cudownie. Tutaj mamy mirabelki. Tak, żółte mirabelki, czerwone mirabelki. Tutaj mamy czerwony agrest. A co to jest? Bo wygląda imponująco. Ocet siedmiu złodziei, czyli tak naprawdę macerat z różnych ziół i przypraw, które zalewa się domowym żywym octem. I taka mikstura stoi około miesiąca, potem ją odcedzamy i możemy to pić w rozcieńczeniu z wodą. Jest to taki domowy sposób na wspomaganie swojej odporności. Cudowne, a skąd bierzesz pomysły na takie receptury? Generalnie bardzo często korzystam z doświadczenia babci, która ma już 92 lata i zawsze po prostu robiła w domu przetwory, suszyła różne rzeczy, no po prostu dla rodziny na cały rok. Czytam oczywiście też w literaturze różne opisy dotyczące właściwości różnych roślin. Staram się takie dobierać, żeby wspomagały nawzajem swoje działania. No ale też druga strona to oczywiście doświadczenie, własna intuicja, smak. Tak? To wszystko przez lata próbujemy, wspomagamy się wiedzą babci. No i myślę, że dosyć dobrze to wychodzi. A tutaj co mamy? Bo widzę jakieś przepiękne, tu są chyba octy. Tak, tutaj mamy octy, takie świeżo zalane i już pracujące chwilę i takie troszkę starsze, już odlane. Powiem szczerze, że zawartość tych słoiczków wygląda nie tylko apetycznie, ale bardzo artystycznie. Masz artystyczną duszę. Dziękuję. Je się oczami. No tak. Na co wpływają te Twoje produkty? Bo tutaj widzę mirabelki, mięta. Tak, akurat te octy są na bazie mirabelek, ale żeby miały inne działanie i inny smak, to każdy z nich jest dodatkiem ziół, bo to bardzo wspomaga i wzbogaca ten nastaw. I tutaj mamy na przykład te fioletowe kwiaty, to jest mięta meksykańska. Tutaj mamy szałwię, nagietek, tutaj mamy bazylię grecką. Tak, i szałwię cytrynową, więc generalnie to bardzo nam wzbogaca działanie, ponieważ te zioła, które dodajemy do octu, oddają nam również swoje cenne właściwości. To jest, myślę, że bardzo fajne. A tutaj widzę, że akurat nie zostały chyba wykorzystane liście ziół, ale łodyżki. To jest taki jeden ze sposobów zagospodarowania odpadów, czyli rzeczy, które najczęściej lądują w koszu, czy mam nadzieję na kompoście chociaż, to możemy je naprawdę bardzo fajnie wykorzystać, bo robiąc z kwiatów lawendy syrop albo susząc je, czy dodając do octów, zostają nam łodyżki, takie suche, które wydają się tak naprawdę odpadem. Robiąc syrop lawendowy, zostały mi skórki od cytryny. No i tak naprawdę połączenie i skórek od cytryny, i patyczków z lawendy tworzy nam ocet, który co prawda nie będziemy pić, ale jest świetnym octem do sprzątania w domu. Prawdziwe ogrodowe zero waste. Wzorcowe. Tak. Staramy się. Może jeszcze pokażę Ci więcej suszonych warzyw i ziół. Zobaczymy sobie. Jak to pięknie wygląda znowu. Cudowne kompozycje. Widzę kwiaty. Tak, są, tutaj mamy i kwiaty, i zioła, i warzywa. Tutaj mamy na przykład suszone liście selera, zimą konieczne do zupy. Majeranek, dużo, jeden i drugi słoik, ale tyle rzeczywiście potrzebujemy na rok, bardzo dużo zużywamy. Kwiaty kaliny koralowej, też bardzo ciekawie wyglądają w herbacie. No i tak naprawdę też odpadki, czyli
obierki z jabłek, które suszymy, używamy na przykład do zrobienia octu. Mamy też coś, co tak naprawdę rzadko się zdarza, myślę, ususzone płatki maku. Wow! Herbata z suszonych płatków maku jest bardzo delikatna, bardzo smaczna, zdrowa i ma przepiękny kolor. No i oczywiście bezcenny, jeżeli chodzi o zdrowie, nagietek. Taki bardzo popularny i chyba jeszcze ciągle niedoceniany u nas. Dorać, jakie warzywa, jakie zioła możemy wykorzystać w takim ogrodowym zero waste? No wydaje mi się, że wszystko możemy wykorzystać. Nie ma rzeczy takich, których nie można wykorzystać i w domu, i przetworzyć. Wszystko możemy wysuszyć, przerobić na octy, zrobić powidła. Wszystkie warzywa, takie, które się uprawia w ogrodzie, czyli na przykład marchewka, pietruszka, burak, seler, por, no praktycznie wszystko, czego się używa na co dzień, wszystko można wysuszyć. I na przykład zimą, jeżeli nie ma się takich warunków w jakiejś idealnej piwnicy, to potem z tego wszystkiego możemy korzystać cały rok. Przyglądając się działaniom gospodarzy, można zaczerpnąć inspiracji do noworocznych postanowień. Warto być blisko natury, zrezygnować z nadmiernego konsumpcjonizmu, korzystać z najprostszych rozwiązań i żyć zgodnie ze zasadą zero waste. Co zrobić, aby ogród był bardziej eko? Zasady zero waste i less waste sprawdzą się doskonale. Zamiast kupować nowe doniczki na kwiaty, można stworzyć samodzielnie doniczki z puszek, na przykład po farbach czy produktach spożywczych. Wystarczy tylko zrobić w nich otwory odpływowe. Natomiast plastikowe opakowania po jogurtach czy papierowe opakowania po jajkach warto wykorzystać podczas przygotowywania własnych rozsad. Trzeba też zwracać uwagę na zmniejszenie zużycia wody w ogrodzie, na przykład poprzez wykorzystanie do podlewania deszczówki. Jest nie tylko darmowa, lecz także lepsza dla roślin niż zawierająca chlor twarda woda z rurociągu. Warto również stosować naturalne sposoby na chwasty. Ściółkowanie to skuteczny sposób na zatrzymanie wody i ograniczenie ich wzrostu. Zamiast kupować włókninę, można wykorzystać organiczne odpady z ogrodu. W roli ściółki dobrze sprawdzi się na przykład skoszona trawa i siano. Na tym kończymy podróż. Wszystkie odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie miejsc z klimatem i z pasją. Do zobaczenia. Czego chcieć więcej? Dobrze, Wojtek, już musimy, bo teraz wieje tak, na nas. Nie daje. Może jeszcze takie opaski teraz nieco przypróżone zrobić? Pokaż uśmiech. Pokaż kły. Pokaż kły. Piękna Natalia.